Cześć, siemaneczko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, skąd pobrać Windowsa 10 najnowszą wersję, czyli wersję 20H2. Wchodzimy do naszego Firefoxa, wpisujemy Windows 10 i wybieramy pobieranie obrazu dysku systemu Windows 10 pliku ISO. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest pobierz narzędzie. Jeżeli narzędzie nam już się pobierze, to wybieramy Media Creation Tools 20H2 i robi nam się przygotowywanie składników. Musimy chwilę poczekać, zanim to wszystko się załaduje. Akceptujemy warunki i robią się dalej przygotowywanie składników. Chwilkę trzeba poczekać. No i teraz mamy tutaj, co chcemy zrobić. Mamy dwie opcje. Mamy uaktualnij ten komputer teraz, dopóki twórz nośnik instalacyjny. Jeżeli uaktualnimy komputer teraz, czyli on nam pobierze nasz klucz, który mamy w systemie i zaktualizuje nam prawdopodobnie do wersji home, czyli do wersji podstawowej. Jeżeli weźmiemy teraz utwórz nośnik instalacyjny, tak jak ja chcę na przykład to zrobić, klikam dalej i mamy tutaj opcję. Wybieramy język polski, Windows 10 i tutaj mamy wersję. Możemy pobrać sobie wersję obie, wersję 32-bitową lub wersję 64-bitową. Ja wezmę sobie wersję 64-bitową. Klikamy dalej i teraz mamy dwie opcje. Możemy zrobić to, nagrać to na dysk flash USB lub na plik ISO. Ja zrobię to jako plik ISO. Jeżeli robimy w przypadku dysk flash, czyli pendrive musi być sformatowany do FAT32. No i tutaj na przykład wpisujemy sobie Windows 10 i zapisujemy gdzie to chcemy. Jeżeli już mamy, to nam się pobierze, czyli ten nasz cały system, klikamy na niego prawym przyciskiem i wybieramy otwórz w... Czekaj, to zaraz wam powiem. Bo tajże chyba w menadżerze Windows czy coś takiego mi się zdaje. W eksploratorze Windows, czyli w tym podstawowym, albo możemy go po prostu wypakować WinRarem. A jeżeli już to zrobimy i go wypakujemy, formatujemy naszego pendrive'a na system FAT32 i podłączamy pendrive'a i uruchamiamy system z pliku BIOS. Jeżeli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami już będę żegnał. Cześć!